Witam wszystkich oporanków. Środa, 5 sierpnia. Z kronikarskiego obowiązku wyjechaliśmy wczoraj po 20. Kwadrans po 20. Wyjechaliśmy z kempingu Trzech Muszkieterów i ruszyliśmy dalej na południe. Śpimy gdzieś jakieś 60 km przed docelowym kempingiem. Noc była dobra, bez problemu między tirami. Tutaj na parkingu nawet obok nas nainstalował się kamper. Tutaj dalej też przyczepy. Parking całkiem przyjemny, aczkolwiek wczoraj wieczorem jak przyjechaliśmy, to było zabite prawie na maksa, więc trochę słabo. No, baliśmy się, że tam zezłościmy paru kierowców ciężarówek. Ale rano kawa nas kupiona na stacji. No coś nieciekawie brzmi. Możliwe, że będzie burza. Po drodze wypadałoby zrobić jeszcze jakieś zakupy. I odezwę się do was pewnie albo z zakupów, albo z nas już przy rozkładaniu się na kempingu. Może uda mi się tym razem coś nagrać, jak się będziemy rozkładać na kempingu. Dobra. Do zobaczenia. Przed wjazdem na kemping zrobiłem sobie jeszcze małe zakupy. Straszny deszcz po drodze nas złapał. Kornelka, przejdź z tamtej strony. Zresztą mamy godzinę. No 8:42 w sumie na kemping już by można było wjeżdżać. Już wszyscy mieli czas się wyspać. Dobra. Dzieciaki jeszcze pora na toaleta, korzystają z WC. I widzimy się na kempingu. Dojechaliśmy na kemping Bella Mare, tak? Kornelia, co się z twoimi włosami stało? Masz gumę. Mama załatwia sprawy w recepcji. Ciekawe co powie, jak zobaczy co Kornelia z włosami zrobiła. No ciekawe. Zamontuję ją! Antek, nie krzyczymy tak. Okej, synu? Tak. Ale mama zamorduje ją. Zamorduje ją. Dobra. Thank you.
A na dworze pada. Antoni? Tak? Ładnie pada, co? Tak! Ładnie, bardzo ładnie! Ledwie zdążyliśmy rozłożyć daszek. Teraz naładujemy. Wyszedł, zmienimy baterię, dobra? Jest jak jest, ale nie jest źle, nie?